Witajcie na kanale SimCiuk, ja jestem Depresja na Panda, a to jest kolejny odcinek z Wyzwania Bezdomnej. Słuchajcie, bardzo dawno mnie tu w Simsach 3 nie było, poprzedni odcinek był nagrywany wcześniej, dużo wcześniej przed publikacją, tak na zapas, więc długo mnie tutaj jeszcze nie było, niezbyt pamiętam, co tu się ostatnio działo, ale z tego co widzę, jest już jesień i jest 0 stopni, no to zimno. Dobrze, odpauzujmy grę, bo tutaj już nasza Awa powinna wstawać, ale nie wstaje. O, jednak wstaje. Dobra. I tak, gru. Trzeba napełnić miskę. Masz tutaj wszystkie potrzeby dobrze w miarę. Towarzystwo też. Co tutaj właśnie? Jest jakiś prezent. Dzisiaj niektórzy powiadają, że Tomasz krewetka ukrywa jakiś straszny sekret. Czy to może być prawda? No nie wiadomo. Dobra, przyjmijmy prezent od przyjaciela. Słuchajcie. O, festiwal jesieni. O, pójdziemy po dynie. I słuchajcie, w opisie macie mój ID mojej ID mojego thesims3.com, tak. Swój przyjaźni. Okej. Okay. O, jasne, chcę się zrewanżować. Tak, tym samym wyślemy pozdrawiam i uśmieszek. Tak, na pewno chcę wysłać prezent. Tak, dobrze, super, Awa tutaj wie, że dawanie prezentów to coś tam, nie przeczytałem. I dobra, o, nie, stój, bo listonosz przyszedł. Rachuneczki. Zapłać rachunki. Nie są jakieś tam duże, całe szczęście. A i postawiłem tutaj tylko kwiatki. Tylko, chyba z takich zmian w domu. Tylko kwiatki. Zapłaciłaś te rachunki? Nie. No to zapłać. Właśnie, zapłać i... Nie, no nadal nie masz tym... Gru, kontakty. To chodź. Gru, uczucia, mów. Uczucia, gładź. Uczucia, mów. Jeszcze raz. I opieka szczotkuj. Przyspieszmy tutaj czas. Jej, super gru. Dobra, czy tam ci wzrosło? Wzrosło ci nawet dość sporo. Potem sobie pójdziesz zjeść i pójdziesz sobie popolować. Tylko nie tutaj, bo to są liście. Zacznę się na ofiarę. Tak 4 razy ci kliknę. A Awa, ty potem pójdziesz sobie kogoś okraść. Chyba taksówka zniknęła. No to chyba z Enrasa. To nie wiem, co chodzi. Co to jest za drzewko? Limonkowe. Nie możemy zebrać, dobra. Chodź na festiwal. Tam może będą jakieś rzeczy, które można zebrać i dzięki temu się coś tam dostanie. W sensie, że wiecie o co mi chodzi. Dostanie się simolony. O tak. I potrzebujemy ten. Śmieci. O, jest nasz stary domek. Zobaczmy go. Dobrze, że się przeprowadziliśmy. Tu ktoś mieszka! Ej, autentycznie to ktoś mieszka, Burket. O nie! A ty może byś się ubrała trochę cieplej? Ojej, tam jakieś creepy rzeczy. A, domek ten. Ale mi ścina tutaj. Grą. Może to też dlatego, że mam otwarte
przeglądarkę. Dobra, już nie mam. I tutaj czekajcie, bo jeszcze sobie pozamykam inne programy. Dobra. Możesz jeździć sobie na łyżwach, czy nie? Za cienki, dokładnie. Nie ma tych podków, prawda? No właśnie. A ty wiecznie chcesz grać w te podkowy. Nie graj w podkowy. Anuluję ci to. Zrobisz sobie zdjęcie na kartkę okolicznościową. I zaraz ją opublikuję nawet. Nie, żadne... Jakiego rzuciano? Zrób zdjęcie na kartkę okolicznościową. A potem sobie właśnie wejdziesz do domu strachów. Czy tam nawiedzonego domu. Sam jak zwał, tak zwał. Co to jest jeszcze? To są dynie, które też sobie zbierzemy. I potem je wytniemy. Oczywiście. I postawimy przed domem. Tu ktoś tańczy. Tu jest jakaś pani policjant niby, rzekomo. Ale chyba pani policjant w ciąży. Bo ma tą sukienkę. I tak mi się wydaje. Brzuch też taki. Chyba tak. Dobra. Opublikuj na tablicy. Dobra. Zostawmy tak. Opublikujmy tak po prostu. Aha. Gra się ścięła. Bo publikujemy. Ojeju. Dobra, została opublikowana. Super. To teraz tutaj chwilowo zapauzujmy grę. I ty chcesz tutaj do domu strachów. To wiesz, dlaczego oni opakują? To jest chyba jakaś pani z tego. Jaka lalka! Jaka creepy! Dobra, czekajmy na... O, kosmos! Są kwiatki jeszcze, nie wiedziałem. Podnieś i tam jest... Pokoślin. Baldaszkowy. Tak, baldaszkowy? Baldaszkowy. A ona się nie przejęła. Ta pani weszła jako normalny człowiek. Ej, to jest ta, o której mówiłem, że ona jest z jakiegoś te... Przepraszam bardzo, co? Jak on... Jak, dlaczego? Ona się teraz odmieni, ja mam nadzieję. Tutaj weźmiemy, sprzedamy sobie kosmosa. Za 600. No, za 15, dobra. Nie, i nadal jest duchem. Dobra, ty już nie wchodzisz więcej. Do tego domku. Nie ma opcji. Chodź, pozbieraj sobie dynie. Zbierz. Zobaczymy, ile z tego zbierzesz, z tego krzaczka. Dwie. No to jeszcze sobie dwie zbierz z tego. No to chyba tyle, ile widać, tyle jest, no nie? Tu gdzie niegdzie widać po jednej. Skarabeusz. O, za 90. Dobra, to jest coś. To już jest coś. Dobra, ty szybciej zbieraj te... 4. Już nie. Już sobie daj spokój i teraz tak. Teraz pójdziemy... Tu jest śmietnik, to idź zanurkować w śmietniku. Sobie i po 19 pójdziemy kogoś okraść. Otarta palcami przez zombie. Otarta palcami zombie. Ocieranie przez jakiekolwiek nieporuszone...
Nieproszone palce to nieprzyjemne uczucie, ale wlepki im do tego palce w zombie jest coś takiego, co wywołuje jeszcze silniejszy dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Dom strachów. I to jest pozytywne. No i bardzo dobrze. I przepraszam za straż pożarną, która jedzie za oknem, ale jest tak gorąco, że muszę mieć otwarte okno. Gru znowu złapał tylko liść klonu. Gru, proszę cię. Łap w takim razie dalej. Zaczę się na ofiarę. Jeszcze raz. I dziękuję. Przejdźmy do Awy. Już śmierdzisz, kochana, już śmierdzisz. Lampa. Fajne rzeczy ludzie wyrzucają. Lampa, druga. Dobra, i wiesz co? Już i tak jesteś nieźle brudna. Więc chodź sobie zanurkuj tutaj. W ogóle niezły tutaj jest klub, no nie? No nie, to jest jakiś... Scena tutaj jakaś jest. Jakieś biuro, jakaś recepcja, ociepanie. No nieźle tutaj jest. O! Ja to chcę! Ja chcę na to. Ale nie, bo na śmierć, to nie. To później. Oho, już ci się niedobrze zrobiło. Gruz łapał wywiórkę. No do 30, 30. O, perfumy! Dobra. Zamiast ośrodek, tylko ty chcesz się umyć. Weź prysznic. Monarch, no proszę. Ten, ale się ścina. Bo tutaj jest teraz ten. Jesień, to wiecie. Dobra, to idź sobie tutaj. Ja idę sprawdzić, jak się ma gru. Idziesz drapać. Dobra, to sobie drap. Toż sobie nie tutaj. Przepraszam, nie wyciszyłem i pozdrawiam Amę. O, wywiórka ziemna. 114, sporo nawet jak na wywiórkę. Drapanie i pęcherz, drapanie, tu masz kuwetę, dobra. Ile nagrywam? 13 minut. Dobra. Drap sobie, gru. Ty się jeszcze myjesz. Przyspieszmy czas. Aha, przestajesz się myć, bo musisz zwrócić śmieci. No i przy okazji użyć. I głodna jesteś. Wszystko naraz, no. I wrócisz się pewnie do tej samej kabiny. Zgadłem? Nie, bo to już jest brudna. Wszystko na razie jest kartonowe, już nie. I czy my coś tutaj możemy zjeść? Co my tutaj możemy zjeść? Nic chyba. Tutaj. Pan Iwan mi przypomina kogoś z Orange is the New Black. Nie, nie powiem jego ksywki. Bo nie wypada. Ale jeżeli ktoś oglądał albo ogląda nadal Orange is the New Black, to powinien kojarzyć ową postać. To ty możesz tylko zjeść sobie tutaj. To choć jest tutaj, za 18. Może być. Chyba, że jest bardziej wykwintna restauracja. Stop. Jest, ale tutaj. Nie, tutaj jest bliżej. To nie. Martin. O nie. On tu nadal mieszka. Gdzie mieszka krewecia? Ama? Halo? Ja ich w ogóle nie znam. No widocznie tak.
Dobra, ale pokaż mi tutaj swoje. Słabe ty masz te relacje z ludźmi. W ogóle nie znasz Amy, krewetki. Będziemy musieli ich odwiedzić. Plat, to nie. To nie oni tu mieszkają. Może tu? Kerman też nie. Tu? Nie. Tu Collins nie. Tu Elson nie. Dalej. Może tutaj mieszkają. Olivia Szczęściarz. To nie. To też nie tutaj. Gdzie nie mogą mieszkać? Bo tu mieszka Nawa. Tu mieszka na pewno on. O, ja ich chyba wprowadziłem tutaj. Tak. Wiecie co? Ja zamknę to okno, bo jest naprawdę za głośno. Zapewne się tu zaraz ugotuje. Ale co tam? Jest strasznie, strasznie głośno. Dobra, jest już 19. Ja chciałem pojechać do Amy i do krewetki. O, proszę, Ama wyszła. Nawet. Ale nie, nie pojedziemy do nich. Tylko pojedziemy kogoś okraść. Tylko kogo by tu okraść? Sprawdźmy najpierw, co to ci mają. To ci. Bardzo polski język. Ci mają w garażu. Nic. Więc zamknijmy. Tych to już w ogóle, tych bestów, to już chyba totalnie okradliśmy. O, z samochodów. Znaczy, warto sprawdzić, nie? Halo? Mają wozu policyjnego, może kraść nie będziemy, bo to tam, wiecie, mogą mieć jakieś tam. O, na przykład ci. Stop. Guder. Jacyś. Jak bardzo możemy ukraść im lampę? Bardzo. Niestety. To nie. To czekajcie. Ten pan też ma jakieś fajne samochody, a tutaj ktoś mieszka? Tak, mieszkają już tu ludzie. To czekajcie. Tu, z tego co pamiętam, mają super samochody. Nie było tematu. Bo ja tu pamiętam, zawsze mieszkałem, jak tutaj sobie przyjeżdżałem. Więc czekajcie, czekajcie. No, musimy. Ktoś musi mieć jakieś drogie, naprawdę drogie samochody. Oni też mają dość spory dom. Nie wierzę, że w tak dużym garażu ani jednego samochodu. A, dobra, tutaj trochę Ava Hacker. Ona zamyka otwieranie. No to tutaj nie ma. Tych też okradliśmy totalnie. Więc nawet nie ma co tam iść. Oni jeszcze mają jakiś taki bogaty dom. Więcej mi SMS-ów przesyłajcie, więcej Orange. Tu też żadnego samochodu. Czekajcie. Ojku. Ona wróciła, ale ją już totalnie okradliśmy z samochodów. Oni wrócili. Dobra. Chodźmy do bestów, ukradniemy im ten wóz radiowy. Proste. Nic się im chyba nie stanie, jak im jednego wozu radiowy. To jest wóz radiowy. Wóz policyjny. Radiowóz. Wóz radiowy. Radiowóz. Dobra, nieważne. Jakim jeden radiowóz ukradniemy, to i oni chyba się nie szczają, nie? Policja nas raczej gonić nie zacznie. Pamiętam kiedyś, to było takie moje załamanie, bo miałem taką super simkę i zrobiłem ją wampirem. I jeżeli jest się wampirem,
to można okradać szpitale z plazmy. I jeszcze ona weszła do tego szpitala, ale policja przyjechała. Więc ona wyszła z tego szpitala i ona ustała na słońcu. A policja się zbadrzyła, wsiadła z samochodu, odjechała. A ona tak jakby nadal czeka na tą policję. Więc tak jakby tutaj... Więc ona cały czas stała na słońcu, aż się w końcu spaliła. Oho, wiedziałem, że radiowóz weźmiesz, nie radiowy. Jep, hehehe. Ukradnij im wszystkie samochody. Dobra, i teraz ostatnią rzecz możemy zwinąć. To musimy pomyśleć mądrze, bo tutaj już wolę nie ryzykować. Bo to są trzy aż miejsca parkingowe. W ogóle z otwartymi drzwiami okradałaś. Zdrowa ty jesteś. Chodź tu. Nie tu. Tu też jakoś tak nie za bardzo. Dobra. Jak to się mówi, YOLO, nie? Dlaczego nie możesz... O, możesz już. Tu możesz, a tu nie. Czyli tu albo ktoś jest... Nie wiem. Bo pamiętajcie, tutaj w tym domu są ci zbagowani simowie, których w ogóle nie widać. I możliwe, że oni są tutaj, że tutaj w tym garażu. A to w takim razie... Panna Lemon. Abigail. Ona chyba była dzieckiem niedawno. Jeszcze. Z tego co pamiętam, oczywiście. Zium. No. To pani już samochodu w ogóle nie mam w garażu. Dzień grozy. Jej. Dzień grozy. Będziemy musieli te dynie wyciąć jeszcze. A to już w następnym odcinku. No. Pani, otwieraj pani. Czy to nam przy... Nie, to nie nam. Ma jeszcze jeden samochód. No, otwieraj pani szybciej, no. Oj. O nie. To jest chyba za bardzo ryzykowne, żeby było może ukraść jej lampę. Dobra. Mamy ostatnią szansę. Czekajcie. Stój. Bo może jednak tutaj. Dobra. Okradnij jej ten garaż. Nieważne z czego. O Boże, auto. Tak! Biegniesz do domu. Szybko. Szybko. No, szybko, biegnij. O tak, tylnym wyjściem najlepiej. No ale gdzie podchodzisz? No tak pod ten... No, jeszcze się jej pokaż. No, pani, zwinęła pani auto, nara. No jasne. Dobra, ale już jedzie. Już jest dobrze. Jak tam twoja higiena ci tylko spadła? Trochę. Głód w sumie jadłaś. Pęcherz też sobie. Czy jakie drzewo lim... Aha. China, coś tam. Aha, to są turyści sami. No dobra. To dobra.
To teraz tryb kupowania. Wchodzimy w wyposażenie rodzin. O, słuchajcie. Ona jej ukradła, ona ukradła stamtąd miskę. Naprawdę ukradłaś miskę. Dobra. Sprzedajmy to. Za 65. Perfumy? Dobra, perfumy zostawmy. Powiedzmy, że one nie są ze śmietnika. No i super. Tak, powiedzmy, że one nie są ze śmietnika. Ile motyl? 7. Dobra, sprzedajmy tego motyla. Jak to wóz 0? Dobra. To... Otoż... Uuu. A wóz... Jak to? Nie. Bez miejsc parkingowych? Bezpośrednio tam. Ej, nie, ja nie. Ja myślałem, że nad tym zarobimy. A to jest na 0. Dobra, to samochód zwrócimy. Jestem za zwróceniem samochód policyjny. Dajesz. Będziesz coś się tam w miarę dużo dobrze czuła. Chyba, że cię podadzą policji. Oddała skończony obiekt, nigdy nie zapomni, gdy wasza uczciwość wzięła nad nią górę i zakradła się, aby oddać obiekt. No, zakradła się do własnej skrzynki pocztowej. Super. W ogóle samochód z skrzynką pocztową. To jest mistrzostwo. Simsy 3, tylko tak potraficie. W sumie w Simsach 4 nie ma samochodów, no ale dobra. Nie idź jeszcze spać. Idź, weź prysznic. W sumie potem mogłabyś zrobić pranie. Kotek. Ciciu. Kotek. Jak tak ci szybko kontakty spadają? Kot, ty się dobrze czujesz? Dobrze, już jesteśmy po przerwie. Dobra, to chodź tutaj nad mów. Gładź. Daj obwąchać dłoń. Gru, nie. Szczotkuj. Gru. Mówi do mnie. No właśnie. Ja do ciebie mówię. No i wyszczotkuj. Gru. Dobra, nie to nie. I właśnie, idź spać sobie. Do 13. No, sporo. Nie ukrywam, sporo. Dobra. No to ja kończę odcinek i bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w piątek w kasie z The Sims 4. Jeszcze wam nie powiem, co będzie. I co? Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!